Dzień dobry, moi drodzy, witajcie 26. Dzisiaj 26, a ja dopiero przychodzę z kalendarzami, bo wczoraj nic nie nagrywałam. I Cult Beauty. To ostatni już? Tak, znaczy Cult Beauty. John Lewis z 25. To z tego co widzę, to jakaś woda perfumowana albo kolońska, nie znam. Wygląda mi na cytrynową, pomarańczową, cytrusową. O, w ten sposób. No nie, to nie jest woda. Jezus, nie może to jakieś mydła. To są mydła. Na 25? No. Kicha. To są takie trzy mydła. Poczytam o tym. Może bardzo dobre jakieś, wiesz, może bardzo dobre składnikowo, bardzo zdrowe i odżywcze, że tak powiem, ale... Mydło. Kiszka, co? Kiszka na maksa. W ogóle jestem... Mam bardzo w złym stanie skórę. Bardzo wysuszoną skórę. Mam po prostu jedna wielka masakra. Prawda, Luniunia? Prawda, Luniunia? Także John Lewis, no 25 to wielkie rozczarowanie. Nie myślę, że wpłynie na mnie to, że przeczytam, że cena na przykład tych mydeł to 200 funtów, na pewno tak nie będzie. Ale nie wpłynie na mnie to, bo po prostu nie używam mydeł za bardzo. Popatrzmy na skład, też nie za świetny. Kiszka. A Cult Beauty mam tutaj i już Was rozkładam w drugą stronę, bo wiem, że tu jest kilka rzeczy. Jak to wygląda? Ja Wam mówiłam, że stąd zabierałam kartę podarunkową na 25 funtów. Zobacz ile rzeczy. Normalnie szok. Dobra. Zelens Transformer Instant Renewal Mask. Maska, ponoć dobra firma. Zelens, zobaczymy, przekonamy się. Anastazja, w szoku jestem. Clear Brow Gel. Ale fajnie, nie miałam nigdy z Anastazji nic do brwi, a ponoć ma rewelacyjne produkty. Fresh Soy Face Cleanser, także tutaj też będę musiała być ostrożna, bo kiedyś byłam uczulona na soję, nie wiem jak to teraz jest. Także, no zobaczymy, ale też Fresh, bardzo dobra marka. Omorowica to jest, moi drodzy, Miracle Facial Oil. Akurat olejku to chyba z Omorowicy nie miałam, a cokolwiek miałam, to by mi bardzo, bardzo służyło. Co to jest? Zistika Klana Cleaning Swap. Czyli przypuszczam, że to coś na pryszcze jest. Tak, to coś takiego, żeby sobie przetrzeć. Później tu jest to samo. Tak, squeeze sides to open. Co to jest? Patch from the future. Aha, no tak, no to widocznie to się używa pierw na jakiegoś nieprzyjaciela, a później to się nakleja i ponoć rano wstajesz i nie ma śladu. No nie wiem, może wypróbuję. Później mamy It Confidence in a Cream. Nigdy nie miałam tego, ponoć bardzo fajny. Podkład mi służy, także zobaczymy, wypróbujemy też It z przyjemnością. Później mamy, to jak normalnie otwieranie całego kalendarza naraz. Niektóre kalendarze mają takie rzeczy w okienku. Później mamy Denger, to jest, tak, to jest maskara Too Faced, także ciekawa jak się sprawdzi. Maskara z Too Faced do tej pory też żadnej nie miałam i może nawet dzisiaj ją wypróbuję, bo moją z klinika już odstawiam. Później mamy, co to jest, Hourglass. Czy to jakaś baza jest? Tak, Mineral Primer, oil free, bez oleju, z filtrem słonecznym. Wow, jestem po prostu w szoku. I tutaj mamy płatki pod oczy, znaczy takie żelowe te pod oczy, też dzisiaj użyję, spoko. Pathology. I tutaj mamy Narsa. A z Narsa to jest, moi kochani, co to jest? Pigment do ust, czyli szminka, tak? O kolorze Star Woman. Poczekajcie, zobaczymy jaki to kolor. Zaczniemy od tego, że opakowania z Narsa to jest jakieś mistrzostwo. Tak to wygląda i to widzę, że będzie szminka z aplikatorem, czyli wpłynie. No i typowa czerwień, taka wiecie, mocno świąteczna, także spoko. No to okienko, moi drodzy, to jakaś rewelacja. Dzisiaj w użyciu prezent od świętego Mikołaja. Przecież i od Lunki. Ale już skończyłam. Także mój ukochany Gucci bambuch. Uwielbiam. Spróbujcie, powąchajcie i będziecie wiedziały, jak ona pachniała w dniu swojego ślubu. Do tego oto pana. Którego? Dzień dobry, dzień dobry. Raz jeszcze, moi kochani, jedziemy do miasta. No, bo tu jest 26. Latami nie jeździliśmy, ale dzisiaj jedziemy. Tak. I przypuszczę, że szybko stamtąd uciekniemy, bo jeżeli uciekliśmy przed samymi świętami, to co dopiero będzie się działo teraz, to pewnie przekroczy ludzkie pojęcie. Moi drodzy, mam dzisiaj na sobie nowy sweter z H&M, to co kupiłam. Nowego futrzaka z H&M, to co kupiłam. Mam nowe też
nic, też schaiłem, co kupiłam. I tak, jeszcze wam tylko chciałam powiedzieć, na tego futrzaka się bardzo dużo czaiłam, był tylko ten kolor i był czarny, czarnego nie chciałam. Ten mi się bardzo, bardzo podoba i bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że takie kolory do mnie pasują, także jest. I jeszcze wam chciałam powiedzieć ciekawostkę. Mówiłam wam, nagrywałam wam nawet, jak dostałam maila z H&M, że zaczyna się sprzedaż. I to był mail dla, wiecie, właścicieli karty H&M, posiadaczy karty H&M, w ogóle myślałam, że on jedzie, ty. Kto? Ten. I ja zamiast 70 funtów zapłaciłam za niego 30, tam jeszcze miałam minus 10%, czyli 27. A teraz na wyprzedażach takich prawdziwych, wiecie, prawdziwych, wszędzie trąbiących jest za 35 funtów. Także te wyprzedaże, ja już dawno wiedziałam, że to kit jest, ale no teraz już wiecie, zupełny kit. Ale cieszę się na maksa, że go kupiłam, on jest długi i fajnie wygląda, ładnie wyglądam? Bardzo ładnie, niedźwiedź brunatny. Jak niedźwiedź brunatny. I dzisiaj podmalowałam się pod jego kolor i użyłam oczywiście paletki, Użyłam paletki, kochani, Stati i nie użyłam żadnej bazy i zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Wygląda po prostu fantastycznie. Jako kolor bazowy użyłam tego najjaśniejszego i to mi po prostu za bazę służyło. Ja jestem po prostu w szoku. Jestem zakochana w tej palecie. Może sprzedam wszystkie inne. Że ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. O paletce do oczu. No ale po prostu jest, jest piękna. I mam też na sobie ten nowy tusz z Too Faced i też po prostu to, jaki daje efekt, to jest po prostu rewelacja moim zdaniem. No sami powiedzcie. Dobra, dosyć samozachwytami. Jedziemy na te zakupy. Zaraz wam pokażę, jaką mamy piękną pogodę. A, zresztą. Widzicie, co się dzieje. Powiem wam, że nie jest tak źle. Dobrze, że nie pojechaliśmy do Mary Kill, do takiego dużego centrum handlowego, bo przypuszczam, że tam się dzieje. Ale jeżeli chodzi tutaj o Warsaw, to jest bardzo spoko. Leje jak z cebra. No moi kochani, te małe zakupy, co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Bardzo udane, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o wyprzedaże, to nie chodziliśmy, nie szukaliśmy, bo wszystko mamy tak naprawdę, także nic nie potrzebujemy. To jest bardzo fajne, że potrafimy sobie już powiedzieć nie, nie? Bo kiedyś żeśmy kupowali, a jednak od jakiegoś czasu już kupujemy dużo, dużo rozsądniej, co jest bardzo fajne. Polecam wszystkim, zastanówcie się kilka razy, zanim coś kupicie. Najlepiej nie wychodźcie z domu. Najlepiej nie wychodźcie z domu. Chciałam sobie kupić jedynie portfel i chciałam zajeść do River Island, ale niestety tyle ludzi, że po prostu tylko wszczubiłam tam łeb i powiedziałam do Radka, absolutnie nie, idziemy dalej. Przeszliśmy do auta, także tak naprawdę nie kupiliśmy nic. Nic zbędnego. Kupiliśmy tylko to, po co się wybraliśmy i na maksa mi się to podoba. I teraz nie uwierzycie, gdzie jedziemy, ale jedziemy zjeść jedzenie w domu, ale nie mamy dużo jedzenia w domu. Sałatki się troszkę zostało, krokiety mi nie smakują. Krokiety tobie nie smakują? Bardzo dobre krokiety. Jakoś nie ten. Co on robi? Rondo jest, kurde, 10 metrów od niego, on zawraca tutaj. Także jedziemy zjeść, bo Radek ma chęci na Indian, także jedziemy zjeść. Tak, i tyle. Jedziemy zjeść coś innego, bo jakoś świątecznych pierogów i ten już mam. I makowca już mam. Kupiliśmy, mówiłam wam, kupiliśmy tego luksusowego makowca, bo było tam dużo maku i w ogóle taki mały kawałek kosztował 7 funtów, ale powiem wam, że ten tańszy był dużo lepszy. W tym faktycznie taki owszem było bardzo dużo maku, ale ten mak był tak uklepany, suche w ogóle. Bakali były na zewnątrz, żurawina była, znaczy jest dalej, bo ja dopiero ukroiłam 3 kawałki, 2 dla ciebie, 1 dla mnie. Także tam jest jeszcze tego dużo, może do pracy weźmiesz do chłopaków. Jutro zjedzą. I sernik. Sam zjem. Zjesz jednak, no to, ale podobają mi się te dzienie. Ciekawe, czy wam się podobają. I bardzo podoba mi się ten tusz na rzęsach. Także jeżeli wykończę swoje tusz na rzęsach, przypuszczam, że to będzie kolejny tusz, jaki będę kupowała z Too Faced. To był mój niedźwiedź polarny. Czyli futro? Podać się? Fajne, nie? Fajne. Bardzo fajne, ale zauważyłam, że zwraca to futro na siebie uwagę. Jak szłam? Będę wołał na ciebie Tania. Tania? Łaj Tania? Po ruskie. Nie znam innych imion rosyjskich, jakie są inne? Nie wiem. Sasza. Sasza to męskie. No? Mhm. Sasza to męskie. Ten tutaj mały oto szkodnik osobnik. Nie ty. Ten tutaj mały szkodnik osobnik jest z nami już 8 lat! 8 lat, Luniuniu, jesteś z nami już! Dzisiaj minęło, tutaj wam wstawię zdjęcie z dnia, jak ją znaleźliśmy. Przestraszona, Boże, no to tobie mówię. O tobie mówię, mój nietoperku, kochany. O, 8 lat z nami jest. Wow.
A co, lot? Starucho. Bardzo długo. To patrz, to Borys miał 12,5, 8 lat z nią był, to 4,5 roku Borys miał, żeśmy ją przynieśli do domu. No. I zaakceptował ją, a ten trutę nikogo nie akceptuje. Ty niedobra zazdrośnico. A Borys był taki agresywny do innych psów. Ten... To jest jedyny sposób, żeby zamknęła papę. Nie? Ty głupi jesteś. A-a-a. Bebe! A później siebie dotykasz. Zamknij paszczę. Zamknij. No, ja lubię mieć otwartą. Papę. Zamknij papę. Ty jesteś kot, czy ty jesteś pies? Trochę kot, trochę pies. Łosiu tam się świeci, niezły klimacik daje, co? Bardzo mi się podoba. I w ogóle on musi być jakoś nastawiony, bo włącza nam się koło 16, 17 i wyłącza się chyba koło 1 w nocy. Także nie wiem, jakoś jest dziwnie nastawiony. Nie przypominam sobie, żebym go w jakikolwiek sposób ustawiała, bo ma tam tylko taki włącznik, wyłącznik, a jednak włącza się i wyłącza sam. Także spoczko. Co by to, Lunka, było, gdyby pan się po ciebie nie zatrzymał 8 lat temu, co? Gdyby nie zgarnął ciebie z ulicy. Może by cię coś... Zasłoń! To, co powinnaś zasłonić. Może by cię samochód przejechał. Boże, moja bieda mała. No. Moja mała bieda. Nie ma szans, po prostu nie przejemy, także krokiety już wędrują do mrożenia po dwie. Ojej, co to? Po dwie sztuki. W sam raz. No, moi kochani, ja już jestem po kąpieli. Mam nieco zaczerwienioną buzię, bo kładłam sobie tą maseczkę Espa. Ogólnie mam taką nieciekawą buzię. Mam bardzo, bardzo zasuszoną. Skorupkę zasuszoną. Że dałam sobie tą taką maseczkę Espa i to jest, kochani, na noc ją się wciera i zostawia się ją na noc. Bardzo fajnie działa. Już wczoraj ją stosowałam i dzisiaj rano ta twarz była dużo lepsza, ta skóra była dużo lepsza. Także mam nadzieję, że jutro też będzie jeszcze lepiej. Ja już się z Wami będę chciała pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jutro na rano do pracy. Mam pracujący weekend teraz, także... Ale spokojnie, tylko 3 dni, później znowu 2 dni wolnego. Także ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do następnego razu. Buziaki!